Alleluja, Chrystus zmartwychwstał. Bardzo serdecznie pozdrawiam Was w niedzielę zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. No i wystarczyłoby tylko tyle powiedzieć i już powiedziałoby się wszystko. Jezus naprawdę żyje. Wierzysz w to? I dlatego ten Jezus, który zmartwychwstał i żyje, zaprasza nas do tego, byśmy byli razem z Nim, byśmy byli jak On, byśmy byli świętymi. Motywem tej drogi świętości, drogi, którą odkrywaliśmy przez Wielki Post, jest właśnie miłość Ojca i pełne chwały i mocy zwycięstwo Jezusa. Cieszcie się więc i radujcie. Cieszcie się i radujcie, bo nasze życie ma sens w zmartwychwstaniu Jezusa. I o tym mówi papież Franciszek także w naszym dokumencie, który nam towarzyszy w tej drodze ku świętości, Gaudete et Exultate. Papież mówi o naszym zjednoczeniu z Jezusem. Jezus przeszedł całą naszą ziemską drogę. Możemy się z Nim zjednoczyć w dzieciństwie, w życiu dorosłym, w naszych obowiązkach, także w cierpieniu i krzyżu. Ale Jezus daje nam coś więcej. On wstał z grobu, a więc my też zmartwychwstaniemy. I dlatego ja chcę być święty, bo chcę być w niebie i chcę zmartwychwstać ku życiu wiecznemu. A Ty? W tym dniu zmartwychwstania warto przytoczyć jedną bardzo istotną rzecz, o której pisze papież Franciszek, a mianowicie parezja. Świętość jest też parezją, jest śmiałością, jest zapałem ewangelizacyjnym, pozostawiającym ślad na tym świecie. A więc ta moc, którą daje nam Jezus zmartwychwstały, odwaga do tego, by być świętym, odwaga, by iść i głosić, odwaga, by innym mówić o tym, że Pan zmartwychwstał i warto żyć Ewangelią, warto żyć w jedności z Jezusem. Jak bardzo potrzebujemy dzisiaj tej mocy, tej parezji, ponieważ wielu chrześcijan jakby jest ospałych. Wielu żyje, to w wielu miejscach powiedział papież Franciszek, taką duchowością, czy taką pobożnością, czy życiem przegranego. Jakby Wielkiego Piątku tylko. A przecież my żyjemy nie tylko Wielkim Piątkiem, ale zmartwychwstaniem i chwałą. Dlatego wołajmy dzisiaj przez cały dzień odwagi. Odwagi, mówmy sobie i mówmy innym. Wołajmy do Boga, daj nam odwagę, abyśmy potrafili i chcieli być świętymi i chcieli dzielić się z innymi tym, co odkryliśmy sami. I pomocą w tym wszystkim jest wspólnota. To też jest treść dzisiejszego dnia. Pan Jezus zmartwychwstały przychodzi do wspólnoty apostołów. Papież Franciszek przypomina nam, że wspólnota jest przestrzenią, w której tworzy się doświadczenie Pana. A więc szukajmy innych ludzi, którzy wierzą w zmartwychwstałego, którzy poszukują świętości, którzy chcą być odważni. Znajdź swoje miejsce więc w Kościele, w swojej parafii, czy w jakimś wymiarze diecezjalnym. Po co? Aby prawdziwie być świętym, ale razem z innymi. No bo przecież w niebie też będziemy z innymi. A więc już ćwiczmy tą wspólnotowość, bo kiedyś, gdy przyjdzie nasz ostatni dzień, zostaniemy zaproszeni na ucztę w niebie, ukochającego Ojca, z naszym Zbawicielem i bratem Jezusem Chrystusem. Ale nie będziemy tam sami. Będziemy tam z innymi, za których Jezus umarł i dla których zmartwychwstał. Życzę Wam dobrej Paschy, życzę Wam dobrego tygodnia paschalnego, białego, wielkanocnego. W różnych tradycjach chrześcijańskich różnie się nazywa ten tydzień. Po prostu świętujmy i cieszmy się, że Pan jest z nami. A my? Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tak powiedział Pan, tak zaczęliśmy Wielki Post i niech nam to towarzyszy przez całe nasze życie. Alleluja, Chrystus zmartwychwstał.